Cześć. Dzisiaj dalej omawiamy metodę fabryczną, ale na bardziej praktycznym przykładzie. Jak już wiemy, intencją wzorca jest zdefiniowanie interfejsu do tworzenia obiektów, ale to podklasy decydują, którą klasę utworzyć. Innymi słowy, metoda fabryczna pozwala klasie odroczyć tworzenie instancji do podklas. Wyjaśnimy to teraz na bardziej praktycznym przykładzie. Wyobraź sobie sytuację, że tworzysz część systemu koszyka na zakupy i w pewnym momencie chcesz wyliczyć koszty wysyłki. I jedna z usług wylicza te koszty wysyłki w zależności od kraju, w którym znajduje się użytkownik. Inna wylicza koszty wysyłki w zależności od jakiegoś kodu rabatowego. Zatem obie te usługi nie są skonstruowane w ten sam sposób, a logika obliczania rzeczywistego rabatu nie jest taka sama. Jednak mają coś wspólnego, mianowicie koszt wysyłki, który należy obliczyć. Moglibyśmy napisać kod, który tworzy te klasy i oblicza koszty wysyłki. Na przykład w ten sposób. Ten kod stwarza jednak ścisłe sprzężenie między klasą klienta, która je tworzy, a różnymi implementacjami usługi, która oblicza koszty wysyłki. I wzorzec metody fabrycznej pomaga nam tego uniknąć. Robimy to, dodając klasę bazową lub interfejs o nazwie Shipping Costs Service. Jest to klasa, z którą może wchodzić w interakcję dowolna część naszej aplikacji, która musi znać właśnie ten koszt wysyłki. I teraz konkretna realizacja nie jest tutaj ważna dla naszego klienta. Teraz klient, który jest częścią systemu koszyka zakupowego, musi znać ten koszt wysyłki, ale nie musi wiedzieć, którą podklasę musi utworzyć. Nie ma dla niego znaczenia, czy jest to koszt wysyłki obliczany na podstawie jakiegoś kodu, czy ten koszt wysyłki jest obliczany na przykład na podstawie kraju. Wszystko, co musi wiedzieć, to kiedy potrzebuje takiej instancji. I teraz jak to zrobić? W tym celu stworzymy podstawową fabrykę kosztów wysyłki z jedną abstrakcyjną metodą Create Shipping Cost Services. Nazywa się to właśnie metodą fabryczną. I teraz konkretne implementacje tej fabryki to Code Shipping Cost Factory i Country Shipping Cost Factory. I klient pracuje na klasie bazowej Shipping Cost Factory, więc używa dowolnej dostarczonej implementacji, aby uzyskać konkretną implementację usługi za pośrednictwem konkretnej implementacji Shipping Cost Factory z konkretną implementacją dla metody Create Shipping Cost Service. I za pomocą metody Factory hermetyzujemy logikę, aby stworzyć rzeczywistą podklasę. Więc klient nie musi już o tym wiedzieć. A ponieważ pracujemy nad interfejsem zamiast nad konkretną implementacją, no to właśnie zapobiegamy ścisłemu połączeniu. I ten opis wzorca metody fabrycznej, który teraz widzimy, no to zawiera te klasy, które mielibyśmy w tej naszej przykładowej aplikacji. A teraz przypiszmy to na strukturę wzorca. Kiedy mapujemy to na strukturę wzorca, zaczynamy od produktu. Może to być abstrakcyjna klasa bazowa lub interfejs dla rzeczy, która ma zostać stworzona. W ten sposób definiujemy interfejs obiektów, które tworzy metoda fabryki. W naszym przypadku była to klasa Shipping Cost Service. Tutaj mamy product. Następnie mamy konkretne produkty. Implementację interfejsu produktu. Konkret product 1, konkret product 2. Jeśli zmapujemy to do naszego przykładu, no to mieliśmy to Code Shipping Cost Service i Country Shipping Cost Service. Następnie mamy kreator.
kreator deklaruje metodę fabryki. Ta metoda fabryki musi zwracać obiekt typu produkt i w naszym przypadku jest to shipping cost factory z abstrakcyjną metodą create shipping cost service. Możemy zmapować to do metody fabrycznej. Sam kreator może również wywoływać metodę fabryki w celu utworzenia obiektu produktu. No i wreszcie mamy konkretne kreatory. Są to implementacje kreatora, które nadpisują metodę fabryki, aby zwrócić instancję konkret produkt. Zmapowane do naszego przykładu są to kodę shipping cost factory i country shipping costs factory. I dzięki temu mamy naszą strukturę wzorca, czyli mamy produkt, który jest interfejsem albo klasą abstrakcyjną, no i konkretne produkty, które ten interfejs implementują, no i mamy abstrakcyjną fabrykę, kreator i konkretne fabryki, konkret creator i konkret creator 2. No i teraz zróbmy sobie implementację tego przykładu, który omówiliśmy, Visual Studio. Dobrze, jesteśmy w Visual Studio i teraz zacznijmy od naszego produktu, czyli Shipping Cost Service. I dodajmy sobie to w postaci klasy abstrakcyjnej. Dobrze, dodaliśmy naszą klasę Shipping Cost Service. Jest to klasa abstrakcyjna, ponieważ chcemy, aby służyła jako interfejs dla konkretnej implementacji. I na nim możemy dodać właściwości lub metody, takie jak Shipping Costs, który dodaliśmy, z których mogą korzystać klienci. To również jest oznaczone słowem kluczowym abstract, ponieważ chcemy, aby konkretne produkty implementowały logikę, która się za tym kryje. I zauważ, że podobnie jak w przypadku większości implementacji wzorców, które wymagają abstrakcyjnej klasy bazowej, możesz użyć interfejsu jako alternatywy. Zastępujemy tutaj również metodę toString, aby zwracała rzeczywistą nazwę typu, dzięki temu łatwiej będzie zobaczyć, co się dzieje, kiedy będziemy testować nasz kod. Następnie teraz zaimplementujmy to, czyli dodajmy Country Shipping Cost Service, który implementuje naszą klasę abstrakcyjną Shipping Cost Service. I to będzie nasz konkretny produkt. I mamy teraz nasz konkretny produkt. No i tutaj w zależności od przekazanego identyfikatora kraju należy zwrócić inny koszt wysyłki. Tak więc przechowujemy identyfikator w polu tylko do odczytu. Nie chcemy, żeby to się zmieniło po zbudowaniu obiektu. Następnie zastępujemy shipping cost, aby dodać naszą implementację. Powiedzmy, że w przypadku tego demo, gdy jesteśmy z Polski, no to otrzymujemy najmniejszy koszt wysyłki 10, w przypadku Anglii 20, a w przypadku pozostałych krajów 50. No i teraz dodamy naszą kolejną implementację dla kodę Shipping Cost Service.
Dobrze, mamy nasz drugi produkt. Jak widzimy, implementujemy go w podobny sposób. Usługa Shipping Cost Service jest zaimplementowana i zastępujemy właściwość Shipping Costs. Załóżmy, że każdy kod daje taki sam koszt wysyłki. W prawdziwym życiu tutaj możesz dodać bardziej rozbudowaną implementację. Nie będziemy jednak tego tutaj wdrażać, ponieważ ważne jest dla nas tylko to, że mamy dwa różne produkty. Dobrze, mamy nasze produkty, to teraz czas na dodanie fabryk. Zaczynamy od fabryki abstrakcyjnej Shipping Costs Factory. Dobrze, mamy naszą fabrykę abstrakcyjną. Jak już wiemy, zaczynamy od fabryki abstrakcyjnej klasy Shipping Costs Factory z jedną abstrakcyjną metodą Create Shipping Cost Service, która zwraca Shipping Cost Service, klasę bazową dla naszych konkretnych kosztów wysyłki. No i teraz musimy wdrożyć konkretne wdrożenia tej abstrakcyjnej fabryki. To teraz dodajmy sobie konkretne fabryki. Mamy nasze Country Shipping Cost Factory i Country Shipping Cost Factory publikuje informacje o usłudze Country Shipping Cost Service, dla której potrzebujemy identyfikatora kraju. Więc to ta fabryka jest odpowiedzialna za tworzenie usługi Country Shipping Cost Service. I teraz w podobny sposób dodamy kodę Shipping Cost Factory. Dobrze, dodaliśmy naszą drugą konkretną fabrykę, kodę Shipping Cost Factory i kodę Shipping Cost Factory odpowiada za tworzenie i zarządzanie czasem życia usługi kodę Shipping Cost Service, przekazując kod, który otrzymuje z konstruktora kodę Shipping Cost Factory. I dzięki temu mamy wszystkie części naszego wzorca factory metod. I teraz możemy to przetestować. I przejdźmy do pliku program CS i stwórzmy teraz nasze dwie fabryki. W tym momencie stworzyliśmy nasze dwie fabryki dla kodę Shipping Cost Factory i Country Shipping Cost Factory. Przechowujemy je w tym momencie na liście, co
ułatwi nam przeglądanie ich, aby zobaczyć, co się dzieje. To dzięki tym fabrykom można tworzyć rzeczywiste usługi. Więc to teraz zróbmy dalej. Stwórzmy rzeczywiste usługi. Zrobimy sobie to w pętli. I teraz tutaj w pętli każda fabryka tworzy odpowiedni serwis do wyliczania kosztów dostawy, a następnie wypisujemy koszty wysyłki, skąd pochodzi na konsoli. W ten sposób możemy zobaczyć, co faktycznie zostało stworzone. Należy tutaj pamiętać, że klient nie wie o żadnych konkretnych wdrożeniach. Fabryki, z którymi współpracuje, są abstrakcyjne. Podobnie jak usługi do obliczania kosztu. I teraz możemy uruchomić naszą aplikację. No i mamy tutaj wynik działania. I mamy koszt wysyłki to 25 zł i pochodzi z kodu shipping cost service. I koszt wysyłki to 10 zł pochodzi z country shipping cost service. Bo tutaj mamy ustawiony kraj PL. No to dla kraju PL, jak pamiętamy, koszt wysyłki był 10 zł. A z kodę Shipping Cost Service ustawiliśmy, że zawsze ma być zwracane 25. Tak? Tak. 25, a tutaj dla Polski 10. No i taki też jest wynik. Czyli widzimy, dwa produkty zostały stworzone przez nasze dwie fabryki. Bez wiedzy klienta o konkretnych wykonaniach możemy to zamknąć. I teraz, co możemy powiedzieć o zastosowaniu faktory metod? No, dobrymi przypadkami użycia tego wzorca są właśnie sytuacje, w których klasa nie może przewidzieć klasy obiektów, które musi utworzyć. Innymi słowy, gdy nie wiemy z góry, z jakimi typami obiektów powinien współpracować nasz kod. W takim przypadku konkretni twórcy mogą wziąć na siebie tę odpowiedzialność. Dokładnie to, co tutaj widzieliśmy. Innym dobrym przypadkiem użycia jest sytuacja, gdy klasa chce, aby jej podklasy określały obiekty, które tworzy. Umożliwia to scenariusz, w którym standardowe komponenty lub klasy mogą być rozszerzane za pomocą podklas. Tutaj również oznacza to, że twórca bierze na siebie odpowiedzialność za tworzenie obiektów. Następnie klasy delegują odpowiedzialność za tworzenie do jednej z kilku podklas pomocniczych. Dobrze, to by było wszystko w tym odcinku i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki z tematyki wzorce projektowe. Dziękuję.